Kompania, baczność! Kompania, spocznij! Thank you.
pozdrawiamy gości, których przywitał ksiądz Boży Dziekan. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana generała i wszystkich policjantów, a nie policjantów i was, siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Kościół Święty Matka Nasza w każdą sobotę szczególnie podkreśla obecność i rolę Maryi w życiu Kościoła, Chrystusa, Kościoła i człowieka. W dni, kiedy nie ma obowiązkowych wspomnień, święta lub uroczystości, można celebrować mszę świętą uczci Matki Bożej. Można odmawiać liturgię godzin, czy plebiarz przez duchowieństwo. A dzisiaj przypada wspomnienie Matki Bożej w tajemnicy jej bólu, Matki Bożej bolesnej. Bardzo często kaznodzieje, kreśląc wizję Maryi, ukazują ją bardzo optymistycznie, radośnie. Także czasem niektórym wydaje się, że Maryja prawie na jednym poziomie ze swoim synem. Tym bardziej, gdy nazywamy ją królową nieba i ziemi. A tymczasem Pismo Święte Maryję stawia w szeregu stworzenia. Maryja jest prawdziwym człowiekiem. Tylko otrzymała szczególną łaskę. Została zachowana na grzechu pierworodnego i od każdego innego. Ze względu na syna Bożego, który miał zwyciężyć grzech. O czym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków. Na kartach Biblii Maryja przedstawiana jest często jako niewiasta, która zanurzona w codzienne troski i problemy przeżywała rozterki i cierpienia. Poczynając od zwiastowania, kiedy otrzymywała specjalną misję. Napełniona jest lękiem i niepewnością. Rezerwuje sobie czas na zastanowienie i na odpowiedź. Odpowiedź na znaczoną głęboką wiarę. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Bo kiedy Bóg kieruje życiem człowieka, choćby było bardzo trudne, zawsze będzie bardzo pomocne. Rozterkę i cierpienie przeżywa Maryja, kiedy jej syn, ale także ona z Józefem zostają odrzuceni i znajdują miejsce w stajni. Tam, gdzie na Bogu przebywały owce. Tam jest przywitanie Bożego Syna na ziemi. Od razu wypełnia się proroctwo, że ten Syn jest znakiem sprzeciwu. Dlatego ówczesny władca czyha na jego życie. I Maryja z Józefem udają się na emigrację. Wracając do Nazaretu, zanurzają się w zwyczajne życie. Tak iż mieszkańcy tego miasteczka, kiedy Jezus wystąpił publicznie i zaczął nie tylko nauczać, ale również czynić znaki, pytali, czyż nie jest to nam znany syn Józefa i Maryi? Z bólem Maryja szuka 12-letniego Jezusa, który został w świątyni.
publiczna działalność Jezusa nie była tylko radosną przelawą. Wielu, tak jak ta niewiasta z tłumu wołała błogosławione łono, które cię nosiło i pierwszy, które stałeś, ale też na Jezusa sypały się ostre słowa, a nawet usiłowania, aby go ukamienować. Bowiem nie mówił tego, co przyjemne, co chce ucho, ale mówił prawdę. I podkreślał, że prawda wyzwala. Maria pojawia się na drodze publicznej działalności Jezusa, jakby dla pokrzepienia, jakby na przekonanie się, że funkcja, jaką podejmuje Jezus, nie jest prosta ani łatwa. Punktem kulminacyjnym jest scena z dzisiejszej Ewangelii, którą nam odczytał wikariusz biskupi do spraw społecznych. Krzyż, na którym dokonuje się zbawienie świata przez mękę i przez współcierpienie Maryi. Nikt z ludzi nie potrafi do końca objaśnić, dlaczego ten rodzaj porządku służy Panu. Funkcja policyjna dla wielu wydaje się bardzo prosta. Czasem rozweselają mnie kandydaci do wierzchowania, kiedy z trzeciej klasy gimnazjum pytam, do jakiej szkoły się wybierasz, do dziewczyny, chłopcy. Wielu mówi, na policjanta. Spoglądając troszkę z upolitowaniem między dziewczyną, jak obryżek się przepij, to jedną ręką, to ty ze trzy koziołki wywinisz. Dzieci do policji. Ale praca jak każda niesie trud, niesie przykrości. Myślę, że wiele podziwów dostarczyli policjanci, którzy otaczają Sejm czy też Pałac Prezydencki w ostatnich miesiącach. No, można powiedzieć, wykazali się anielską cierpliwością. No bo jeśli ktoś ordynarnymi słowami, obluwami, czy też zachowaniem niegodnym człowieka demonstruje swoje niezadowolenie, a ci, którzy mają ochraniać, pozostają niewzruszeni jak skała, to myślę, że nie po stronie atakujących, tylko po stronie godnie prezentujących się nowiołego. Ileż razy musicie wchodzić do domu, w którym kiedyś zamieszkali ludzie, którzy mówili, że się kochają na śmierci życie, a potem patrzą na siebie jak najmniejsi wrogowie. Więcej, bywają zagrożeniem życia dla tych swoich kochanych. Ileż razy wchodzicie do zakładów pracy, aby porządkować czy też sprawdzać nieuczciwość i nadużycia ludzi, którym powierzono troskę o dobro wspólne, które ma służyć innym, a oni je sobie przywłaszczają, aby służyło tylko im.
jednoczy nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Dowiem tego, że o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby ludzi tu wzrastał miłość razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem, obecnym wśród nas biskupem Abrahamem oraz samym obowiązkiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania. Zmarłych policjantach i policjantkach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.